Po 75 latach od zakończenia II wojny światowej przyczółek mostu Tczewskiego został odbudowany. Wewnątrz, pod ziemią, znajdują się pomieszczenia o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Nasza kamera towarzyszyła tczewskiemu staroście podczas odkrywania podziemnych sekretów mostu. Na samym dnie kryje się niezwykły historyczny skarb. Tak wyglądał w momencie budowy w połowie XIX wieku, a tak prezentował się w czasach świetności, czyli do wybuchu II wojny światowej. Tak z kolei wyglądał 1 września 1939 roku, a tak od lat 60. aż do początku 2019 roku. Tak natomiast wygląda dziś. Mowa o zachodnim przyczółku mostu Tczewskiego, który po 81 latach od momentu zniszczenia został odbudowany. To, co firma Banimex zrekonstruowała, to jedynie dolna część wielkiego obiektu. Dobudowa monumentalnego portalu wjazdowego nastąpi w przyszłości. Również w przyszłości na przyczółek zostanie nałożone nowe przęsło nawiązujące swoją stylistyką do XIX-wiecznego oryginału. Z zewnątrz odbudowany przyczółek prezentuje się okazale, ale dopiero po wejściu do środka można zobaczyć, jak wielki jest to obiekt. Składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Przyczółek jest również wyposażony w cztery klatki schodowe. W dwóch z nich w przyszłości pojawią się windy. Nasza kamera towarzyszyła staroście tczewskiemu podczas wizyty wewnątrz odbudowanego przyczółka. Jak włodarz ocenia obiekt? Wykonane solidnie. Pochwalić można tylko firmę Banimex za wykonane prace. Nie spodziewałem się, że to jest tak duża przestrzeń i tak solidnie, masywnie wyglądająca. Wielki portal wjazdowy to nie tylko ozdoba. Społecznicy odpowiedzialni za akcję Most Tczewski jak Westerplatte chcieliby, aby wewnątrz przyczółka i portalu powstała na przykład filia Muzeum II wojny światowej lub innego rodzaju muzeum na wzór londyńskiego mostu Tower Bridge, w którego wieżach znajdują się wystawy. Praktycznie można tutaj wszystko planować. To są takie pomieszczenia z takimi wysokościami, że wszystko, co sobie człowiek wymarzy, można w takich przestrzeniach realizować. Na najniższej, trzeciej kondygnacji znajduje się niezwykły zabytek datowany na rok 1851. Kamień węgielny odkryty w kwietniu ubiegłego roku. To w nim znaleziono kapsułę czasu, w której znajdowały się XIX-wieczne monety oraz dwa pergaminy. Zgodnie z obietnicą wykonawca nie usunął kamienia węgielnego z placu budowy. W efekcie ta najstarsza część mostu została wkomponowana w odbudowany przyczółek. Starosta obiecuje, że w środku kamienia węgielnego zostanie umieszczona nowa, współczesna kapsuła czasu. I następne miejsce do udostępnienia, do wyeksponowania. Pierwotnie etap odbudowy mostu o numerze 2A miał zostać zakończony w grudniu, jednak z uwagi na jesienne zablokowanie inwestycji przez pomorskiego konserwatora prace zostały wydłużone do 15 marca. Okazało się, że ten termin również nie był wystarczający. Firma Banimex pozostanie na placu budowy do połowy kwietnia. Wysoki stan wody nie pozwalał na kontynuowanie pracy i został ten termin przesunięty. Z powodu decyzji konserwatora, która spowolniła pracę i zwiększyła ich koszt, do połowy kwietnia nie uda się zdemontować drugiego przęsła ESTB oraz wybudować filara nurtowego. Nie uda się również wykończyć przyczółka. Będzie on pozostawiony w stanie surowym. Ze względu na konieczność wstrzymania prac nie mamy możliwości instalacji okładzin kamiennych, zarówno tutaj jak na filarze. Zamkniemy ten budynek do czasu otrzymania dalszych środków. Czy będzie jakieś specjalne zabezpieczenie, żeby mieszkańcy tutaj nie mogli wejść, niepowołani mieszkańcy? Oczywiście ogrodzimy tą przestrzeń. Jedyne wejście, przy którym się znajdujemy, będzie zamknięte kratownicą i w ten sposób uniemożliwimy jakby skuteczne wejście do środka, do pomieszczeń. Na najniższych kondygnacjach nasza kamera zarejestrowała zalegającą wodę. W tej chwili byliście Państwo świadkami końca prac porządkowych. My ściągamy wodę najpierw z górnych poziomów i aż ściągamy ją na sam dół i wypompowujemy na zewnątrz. Za kilka dni tej wody już nie będzie i pomieszczenie, cały budynek jest całkowicie szczelny, także nie będzie możliwości, żeby ta woda w jakikolwiek sposób przedostała się do budynku, oprócz otworów wentylacyjnych, a to są minimalne ilości wody, która wyparuje tymi samymi otworami. A jeśli założymy pesymistycznie, że kiedyś znowu pojawi się woda w Wiśle o wysokości 10 metrów? Nie ma problemu, nie ma żadnego problemu.
budynek jest w pełni szczelny. Podczas odbudowy przyczółka nie uwzględniono między innymi doprowadzenia prądu. Budynek tak był projektowany. Dopóki nie zostanie skutecznie określona docelowa funkcja tego budynku, dopóty nie będziemy projektować docelowych instalacji, czyli instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, bardzo istotnych, grzewczych. Dopiero w momencie, kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, co tu się będzie mieściło, będziemy projektowali konkretne pomieszczenia, wtedy pod te pomieszczenia będziemy projektowali instalacje i wykonywali te instalacje. Projekt zagospodarowania wnętrza przyczółka pojawi się wtedy, gdy znajdą się rządowe środki na dokończenie odbudowy mostu Tczewskiego, a tych w chwili obecnej nie ma. Szacuje się, że potrzeba jeszcze nawet 200 milionów złotych, przy czym straty wynikające ze wstrzymania inwestycji przez konserwatora mogą sięgać nawet 12 milionów złotych. Społecznicy nie poddają się i będą nadal konsekwentnie zabiegać o środki centralne. Przypomnijmy, że aby odbudować most Tczewski, należy dokończyć etap 2A, czyli między innymi wyburzanie powojennego przęsła ESTB. Kolejny etap 2B będzie polegał na wstawieniu dwóch przęseł nurtowych, a etap trzeci na usunięciu prowizorycznego przęsła, wstawieniu jednego nowego oraz na wyremontowaniu trzech przęseł od strony Lisewa. Ostatni, czwarty etap zakłada wybudowanie trzech par brakujących wież i trzech portali wjazdowych. Jednego od strony Tczewa i dwóch od strony Lisewa. W efekcie po zakończeniu inwestycji Tczew odzyskałby most unikalny w skali świata. Społecznicy chcieliby, aby rząd przeznaczył na to zadanie takie środki, które wystarczyłyby na dokończenie odbudowy bez konieczności rozbijania inwestycji na etapy.